Panie prezesie, panie marszałku, państwo posłowie, wielce szanowni państwo! Dziękuję panie marszałku za to wspomnienie o panu prezydencie. Bo rzeczywiście spotkało mnie wielkie szczęście, że mogłam współpracować i przyjaźnić się z Lechem Kaczyńskim. To był człowiek, dla którego. Celem i najważniejsza była Polska. To wszystkie działania, które podejmował, były podporządkowane w zrealizowaniu tego celu. Silnej i dostatniej Polski. Także wszystkim życzyłabym takiego nauczyciela, takiego szefa, takiego przyjaciela. Szanowni Państwo, 26 maja zdecydujemy nie tylko o kształcie przyszłym Unii Europejskiej, ale o w przyszłej Polsce, w przyszłej Lubelszczyźnie. Od lat nasze piękne województwo czeka na skuteczny plan rozwoju. Lubelskie jest regionem, który posiada unikalne walory społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. Może stać się perełką na mapie Polski. Do tego niezbędna jest dobra praca na arenie międzynarodowej, aby wywalczyć jak najlepszy unijny budżet dla Polski i dla naszego regionu, w tym fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, oraz wypracowanie jak najlepszego regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027. To od nas zależy, czy zbudujemy silne lubelskie, silne gospodarczo, silne zamożnością swoich mieszkańców. A realizując plan terytorialnie zrównoważonego rozwoju, musimy dążyć do rozwoju zarówno Lublina, stolicy województwa, jak i innych naszych małych ojczyzn Powiśla. Podlasia, polesia lubelskiego czy roztocza całego regionu. Silne lubelskie to po, to po pierwsze rolnictwo. Jeśli sumujemy czynniki decydujące o dogodnych warunkach do prowadzenia działalności rolniczej i okołorolniczej, to lubelskie staje się liderem w skali kraju. To tu mamy jeden z najwyższych w kraju wskaźników jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na której składa się jakość gleb agroklimat i rzeźba terenu. Zajmujemy pierwsze miejsce, jeśli chodzi o produkcję owoców miękkich oraz roślin strączkowych. Lubelskie to lider w uprawie zbóż, żebaku, rzepaku, warzyw, buraka cukrowego, chmielu czy owoców. Za tym oczywiście idzie przetwórstwo. To w naszym regionie funkcjonują dwie największe cukrownie wchodzące w skład z Krajowej Spółki Cukrowej, Krasny Staw i Werbkowice największe firmy z branży przetwórstwa zbóż, m.in. zamojskie zakłady zbożowe. Lubelskie to potentat w produkcji wyborów mleczarskich. Współdzielnie mleczarskie znane w całej Polsce, takie jak Krasnystaw, Chełm, Radzyń, Radzyń podlaski i piaski. Lubelskie to również lider polskiego rynku zielarskiego. Wreszcie to siedziba największej w Polsce Wschodniej giełdy rolno-spożywczej w Elizówce. To miejsce, skąd ekologiczne produkty trafiają na polski i europejski stół. Tak więc silne lubelskie, jeśli chodzi o rolnictwo, to z jednej strony fundusze europejskie, to dobrze skonstruowany program rozwoju obszarów wiejskich, wspierający ekologiczną produkcję, z drugiej strony to aktywność państw państwa polskiego, której przykładem jest działanie na rzecz utworzenia narodowego holdingu spożywczego. To w końcu nasza aktywność. Lubelskie to najlepsze miejsce dla kluczowych zakładów narodowego holdingu spożywczego. Zabiegajmy o to, czas najwyższy, by Lubelskie stało się liderem europejskiej ekologicznej produkcji rolno-spożywczej. Po drugie, Silne lubelskie to turystyka i przyroda. To region z bogatym potencjałem turystyczno-przyrodniczym, to zielone płuca Polski południowo-wschodniej, funkcjonują tu dwa parki narodowe. Poleski i Rostoczański, liczne parki krajobrazowe, jedyny w Polsce trójpaństwowy polsko-białorusko-ukraiński transgraniczny rezerwat biosfery Polesie Zachodnie. Jednocześnie południowo-wschodnia część lubelskiego Rostocze to jeden z najbardziej zagrożonych trwałą marginalizacją społeczną i ekonomiczną w Polsce charakteryzujący się najniższym poziomem dochodów własnych budżetów gmin. Pozwolą państwo, że odwołam się do słów Jana Pawła II o tej ziemi wypowiedzianych podczas homilii w Zamościu 20 lat temu. Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo po polsku. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed... Ekologicznym zanieczyszczeniem. Dziś, będąc wierni spuściźnie Ojca Świętego, świadomi odpowiedzialności za, nasz, za rozwój naszego regionu, wypracowujemy specjalny program dla roztocza i polesia. Program wpisujący się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Silne Lubelszczyzna po trzecie to gospodarka. Pamiętajmy, że to na Lubelszczyźnie, choć wydaje się to niektórym dziwne, mamy najlepszą w Polsce kopalnię węgla kamiennego w Bogdance. To tu są najnowocześniejsze zakłady wielkiej chemii, zakłady azotowe w puławach, a więc można. Jednak podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie jest rozwój infrastruktury. Bez połączenia z Polską i światem nasz region się nie rozwinie. W ramach realizacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości polityki zrównoważonego rozwoju mamy już decyzję rządu o modernizacji dalszych odcinków drogi S17 do Zamościa i dalej do granicy oraz S12 do Hełma i granicy z Ukrainą. Budowana jest autostrada A2 do granicy z Białorusią. To projekty zbliżające te regiony kraju do centrum. I w końcu realizujemy nasze sztandarowe przedsięwzięcie, o którym mówił już pan marszałek, Via Carpatia, inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, trasa, która ma połączyć Kłajpedę na Litwie z greckimi Salonikami. Nasze zaangażowanie w projekt Via Carpatia pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość w przeciwieństwie do poprzednich ekip Poważnie myśli o Lubelszczyźnie i całej Polsce Wschodniej i jej rozwoju. Via Carpatia to kluczowa sprawa dla naszego regionu, ale i interes gospodarczy Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej. Nie zapominamy też o drogach lokalnych. W konsekwencji Piątki Morawieckiego ogłoszonej w tamtym roku, Lubelszczyzna dostanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych około 430 milionów na modernizację i budowę dróg gminnych i powiatowych. To drugie miejsce w kraju więcej otrzymało tylko Mazowsze. Dla porównania zarządów POPSL było to 70 kilka milionów rocznie, a więc przeznaczamy na drogi lokalne sześć razy więcej niż nasi poprzednicy. Większa dostępność komunikacyjna zapewni spójność gospodarczą i terytorialną regionu, a umiejscowienie giełdy rolno-spożywczej w Elizówce u zbiegu szlaków komunikacyjnych S19 Via Carpatia, S12 i S17 stanowi idealne miejsce do działania narodowego holdingu spożywczego. Szanowni Państwo, prawo i sprawiedliwość idzie do wyborów do Parlamentu Europejskiego z konkretnymi propozycjami rozwiązań dla naszego regionu. Pomimo 15 lat obecności w Unii Europejskiej. Lubelskie ciągle kojarzone jest z najbiedniejszymi regionami Unii. Czas to zmienić, czas na silne europejskie. Potrzebna jest więc Państwa aktywność. Czy potrzeba, czy musimy iść na głosowanie 26 maja i zdecydować o przyszłości Lubelszczyzny zdecydować o, tym, o przyszłości silnego lubelskiego. Dziękuję bardzo.